Cześć. W dzisiejszym filmie chciałbym zająć się tematyką złamań. Nie takich może jak najczęściej myślimy o powiedzmy sporcie, o jakimś urazie, który nas może dotyczyć albo naszych pacjentów, tylko o takich złamaniach osteoporotycznych. A możemy pomyśleć, że nie jest to temat, który jakoś szczególnie nas dotyczy. Może nie mamy pacjentów, którzy przychodzą akurat z takimi problemami, ale okazuje się, że nic bardziej mylnego. Na pewno takich pacjentów macie, po prostu nie wiedzieliście o tym, że ich objawy, które zgłaszają, mogą akurat dotyczyć takiego problemu. Tutaj akurat statystyki są bardzo nieoptymistyczne. Okazuje się, że około 25% kobiet powyżej 60 roku życia ma już jakieś złamania takie osteoporotyczne, czy w ogóle złamania kompresyjne samego kręgosłupa, oraz powyżej 40% kobiet powyżej 80 roku życia. Ból, który ktoś może odczuwać, może wyglądać jak typowy problem mięśniowo-powięziowy. Więc na dziś przygotowałem dla Was dwa takie testy, które świetnie wzajemnie się uzupełniają i cechuje je dosyć dobra statystyka, jeśli chodzi o czułość i specyficzność. Pierwszy z tych testów to test na objaw perkusyjny. Test perkusyjny, jak już wspomniałem, będzie cechował się 87,5% czułością i około 90% specyficznością, także jest to całkiem rzetelny test. Żeby go wykonać, będziemy potrzebowali położyć jedną rękę na linii kręgosłupa, drugą zaś będziemy zamkniętą pięścią popukiwać kręgosłup. Więc jak będziemy interpretować ten test? Jeśli takie uderzenie będzie wywoływało u pacjenta znajomy wzorzec bólu, taki niespecyficzny, dosyć miejscowy, niewiele rozlany, nie promieniujący wzdłuż żadnego nerwu, a raczej tępy, to będziemy tutaj myśleli w pierwszej kolejności właśnie o złamaniach. Drugim testem, jaki tutaj możemy wykonać, jest test położeniowy, czyli takiego pacjenta prosimy o to, by po prostu próbował położyć się na plecach. Ten bardzo prosty test okazuje się, że jest też bardzo skuteczny, ponieważ jego czułość wynosi ponad 81% i specyficzność około 93%. Więc w momencie, kiedy pacjent próbuje położyć się na plecach, będzie w przypadku złamań odczuwał bardzo silny ból, który też odpowiada właśnie jakby swojemu charakterowi, takiemu bólowi, jaki omawialiśmy dosłownie przed chwilą w trakcie testu perkusyjnego. Wspomniałem tutaj o statystykach dotyczących złamań u pań i faktycznie płeć jest tutaj niestety takim czynnikiem predysponującym do występowania tego typu złamań, ale tak naprawdę nie tylko. Poza tym takimi istotnymi czynnikami, które mogą wpływać na częstotliwość złamań w obrębie kręgosłupa, będzie stosowanie różnego rodzaju używek, takich jak tytoń czy alkohol. Będą to błędy dietetyczne, takie jak braki uwzględnienia w diecie np. wapnia, fosforu czy selenu oraz witaminy D. Jeśli tutaj popatrzymy na przeciętną dietę naszego społeczeństwa, no to niestety dużej ilości tych składników może tam brakować. Także badania tutaj pokazują, że powinniśmy również pod tym kątem na to spojrzeć. Także kiedy jeszcze taki test powinniśmy wykonać? Właściwie możemy sprawdzić go u wszystkich osób, które będą skarżyć się na ból kręgosłupa, będą spełniały przynajmniej część tych czynników. Warto tutaj zwrócić też uwagę na jedną rzecz, że właściwie ból będzie się pojawiał właściwie zawsze w pozycji leżenia tyłem, często też w leżeniu na boku czy w leżeniu przodem. Takie osoby raczej nie będą skarżyły się też dodatkowo na występowanie jakiegoś urazu, który był związany z występowaniem tego bólu,
ale też często mają taką preferencję w momencie, kiedy ten ból pierwszy raz się pojawia, żeby spać w pozycji siedzącej bądź też zbliżonej do siedzącej, bo taka pozycja będzie przynosiła im ulgę. Także też na taką informację warto jest być wyczulonym. Na dzisiaj to wszystko. Także jeśli chcecie posłuchać trochę więcej na temat diagnostyki różnicowej czy diagnostyki funkcjonalnej, to zachęcam Was do tego, żebyście klikali subskrypcję pod tym filmem, żebyście zostawili swoją łapkę w górę. Chętnie też poczytam Wasze komentarze pod tym filmem, być może też jakieś propozycje dotyczące tego, czego mogłyby kolejne filmy diagnostyczne dotyczyć. Także na dzisiaj to wszystko. Cześć!